Widzicie na ekranie trzy różne zdania i chcemy je zapisać używając symboli matematycznych, czyli jako wyrażenia algebraiczne. I jak pewnie już podejrzewacie, chciałbym, żebyście zatrzymali teraz ten film i najpierw spróbowali rozwiązać to zadanie samodzielnie, a potem zrobimy to razem. Ok, pierwsze wyrażenie. O2 mniej od x. Można na początku zastanowić się, od czego zacząć. Ma być mniej od x czy od 2. Ma być mniej od x. Więc zaczynamy od x i co zrobić, żeby było mniej od 2? Trzeba odjąć 2. I ten przykład jest o tyle interesujący, że kolejność w tym zdaniu zapisanym słowami jest inna niż w zapisanym symbolami wyrażeniu algebraicznym. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, co się tutaj dzieje. Co to zdanie opisuje? A dokładniej co od czego odejmujemy? Drugie zdanie. Różnica liczb 3 i y. Różnica, czyli odejmowanie, nie jest działaniem przemiennym, czyli ważna jest kolejność, tak jak w poprzednim przykładzie. Ważne jest, co od czego odejmujemy. Różnica liczb 3 i y oznacza odejmowanie w takiej kolejności, jak w tym zdaniu. Odejmowanie liczb 3 i y. Zaczynamy od liczby 3. I odejmujemy od niej y. Trzeci przykład. x pomniejszone o 5. Znowu zastanówmy się, od czego zacząć. Zaczynamy w takim przypadku od x i pomniejszamy to x o 5, czyli odejmujemy 5. Zdania drugie i trzecie są do siebie o tyle podobne, że kolejność odejmowanych liczb w wyrażeniu algebraicznym jest taka sama, jak w zdaniu zapisanym słowami. Natomiast w pierwszym przykładzie kolejność w zdaniu jest odwrotna, niż w wyrażeniu zapisanym symbolami. Tak po prostu zbudowany jest język polski.